No i co, moi kochani? Święta, święta i po świętach. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niektórzy z Państwa być może jeszcze świętują, znam takich, wydłużone mają święta. Inni, tak jak my z Wrockiem w pracy, zresztą bardzo proszę. Wrocuś? No, ty nie wyglądasz jeszcze na zapracowanego chłopie, ale zapewniam Was, że za chwilę go tutaj zagnamy do roboty. Jeszcze inni już wyczekują Sylwestra i Nowego Roku. My tak średnio, bo ustaliliśmy, że nie przepadamy za Sylwestrem. No właśnie, ale jest pani doktor Maria. Cześć Marysiu, jak święta? Ukłony. Zresztą ukłony dla wszystkich i pozdrowienia. I ponieważ jesteśmy w oktawie świąt Bożego Narodzenia, to jeszcze raz, moi drodzy, najlepsze życzenia. Widzę, że prezesi naszych spółek są. Cześć Maćku, witam i pozdrawiam. No właśnie, skoro w oktawie, no to możemy sobie składać jeszcze cały czas życzenia. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te życzenia, które na przykład zostały tutaj przesłane. Słuchajcie, cały kosz różnych pięknych kartek z życzeniami. Za to Wam bardzo chciałbym serdecznie podziękować. To miłe. No i myślę, że taka prośba, byśmy po prostu pamiętali o takiej życzliwości i serdeczności nie tylko na święta, ale i każdego dnia. O tym jeszcze będzie mowa, ponieważ będę chciał Wam pokazać to, co Krysia Wróblewska. Krysiu, jesteś z nami? To, co Krysia Wróblewska przygotowała, czyli dzienniczek dobrych uczynków i fundacja Pomagamy jak możemy, ale to w ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że jesteście, słuchajcie. Nie za wcześnie, już nikt nie może się wykręcić, że śpi albo że kawy nie wypił, co najwyżej pije kolejną. Tak jak my, bardzo serdecznie pozdrawiam. My już jesteśmy po spotkaniu zarządu naszego samorządowego stowarzyszenia Tak dla Polski, no i w tej chwili pracujemy dalej. No właśnie, ostatni tydzień, moi drodzy, starego roku. Dobry to był rok, zły, średni, taki sobie, na pewno ciężki, na pewno trudny, pewnie się po nim więcej spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się, że odejdzie COVID od nas, że będziemy wolni. A tymczasem no ciągle utrzymuje się wysoka liczba osób zakażonych, ciągle wiele zgonów. Myślę, że rejestrujemy to także w naszym bezpośrednim otoczeniu, choć nie tylko i wyłącznie są one oczywiście powodowane COVID-em. Pierwszego dnia świąt poinformowałem Was o bardzo smutnej dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, informacji o tym, że odeszła pani dyrektor Urszula Spałka, kochana Ula, zawsze elegancka, zawsze cydząca i ważąca w określony sposób słowa, wybitny pedagog, dyrektor, wychowawca, nauczyciel matematyki, dobry duch wrocławskiej edukacji. Była dyrektorem 13 liceum ogólnokształcącego imienia Aleksandra Hrabiego Fredry. No ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić wrocławskiej edukacji bez Uli Spałki. Odeszła nagle. Byliśmy umówieni na wiele projektów. Myślę, że ci, którzy Ulę znali, ci, którzy są absolwentami trzynastki, doskonale wiedzą, o czym mówię. To była naprawdę niesamowita osoba, niesamowita postać. Łzy napływają do oczu, kiedy o tym się mówi, kiedy wspomina i kiedy dochodzi do człowieka, że Uli już z nami nie ma. Nie tak miało być. Mieliśmy jeszcze wiele wspólnych rzeczy zrobić. Budujemy przecież wspaniały blok sportowy z salami gimnastycznymi. Właśnie przy 13 LO to było jedno z takich dyrektorskich marzeń Uli. Zaczęliśmy je realizować w tej kadencji. No i bardzo chciałem, aby pani dyrektor jeszcze, no właśnie, w roli dyrektora mogła się tym miejscem wspólnie z nami i ze swoimi uczniami nacieszyć. Tak nie będzie, ale
myślę, że gdzieś tam już z góry będzie oglądała i będzie nas pilnowała w tych sprawach. Nie tylko wspaniały dyrektor, ale także po prostu wspaniała wrocławianka. No właśnie. Moi drodzy, także trzymajmy się mocno i traktujmy, że tak powiem, każdy dzień na serio. Cieszmy się każdym dniem. Nie dodawajmy sobie niepotrzebnie zmartwień i trosk, bo ich jest i tak już bardzo dużo wokół. Niech starajmy się nie kłócić z sobą, starajmy się być dla siebie życzliwymi. Korzystajmy z życia, nie odkładajmy różnych rzeczy na potem, bo tego potem może po prostu nie być. Nagle coś się dzieje i nas nie ma. No to takie właśnie egzystencjalne, mocne przemyślenia na koniec roku. Trzeba brać życie takim, jakim jest i trzeba z jego mądrze korzystać. I na pewno nie ma co odkładać różnych rzeczy na potem. Za 2, za 3 miesiące, za 4, za 6. Nie, a czemu nie tu i teraz? Róbmy to tu i teraz. Moi kochani, także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Widzę, że jest koordynator z nami, to koordynatorze bardzo Ci także dziękuję za wszystko. Koordynator wie, że jest koordynatorem i się do niego zwracam. Widziałem Magdę. O proszę, chyba owoce gdzieś tam szaleje. Widziałem dyrektor Wesołowska Rajnda. To pozdrawiam oczywiście jak zwykle całą społeczność 11 LO dla odmiany. Wrocław, pani Marta pyta, gdzie jest? No, nie wiem, gdzie jest, ale słyszę, że chyba tam gdzieś jest, ponieważ coś przed chwilą poleciało. No to pewnie coś strącił. Wacuś! Będę go musiał jakoś tutaj, słuchajcie. No, idzie. Mam tutaj na niego takie sposoby. Chodź tu. No dobrze, chciałem opowiedzieć. Wacuś! A, jest. O, jest. Proszę bardzo. Tu jest Wacuś. Co strąciłeś? Gamoniu, Wacuś, co strąciłeś? Ty. O, także to jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, gdzie jest Wacuś. Dobrze, moi drodzy, dobrze i niedobrze. Niedobrze, że odchodzą od nas bliskie i ważne dla nas, dla naszej społeczności osoby. Podczas świąt też odszedł ksiądz dr Jurek Rasiak, nasz osobisty wujek zresztą, byliśmy rodzinnie związani. Jurek był przez wiele lat dyrektorem ośrodka tutaj archidiecezjalnego, audiowizualnego, kręcił i upamiętniał różne ważne wydarzenia dla archidiecezji wrocławskiej, przyjazdy i pielgrzymki papieża Jana Pawła, no i w ogóle życie diecezji. Był także kapelanem wojskowym. No, Jurka znałem od takiego, znaczy ja byłem taki, kiedy no to są moje takie pierwsze, moja taka pierwsza pamięć o wujku Jurku. Odszedł od nas także właśnie w wieku 80 lat. No właśnie. Za dużo tej śmierci wokół, słuchajcie, kochani. Dlatego raz jeszcze apel o to, żebyśmy żyli tu i teraz i byli dla siebie dobrzy. Moi drodzy, dzisiaj imieniny z kolei Bartłomiej, Cezary, Jan, Krystyna, Teodor, Żaneta. No to wysyłamy oczywiście serdeczności i życzenia do wszystkich solenizantów. Zimowa aura wprawdzie trwa, ale od jutra zapowiadane jest jakieś ocieplenie. Temperatura ma być powyżej. Co ty tutaj? O jest. Znalazł się. Temperatura ma być powyżej zera. Moi drodzy, dzisiaj 27 grudnia i to także nowe święto, które upamiętnia powstanie wielkopolskie. Także posyłamy najlepsze życzenia do Wielkopolski, do Poznania. Pozdrawiamy i pana marszałka, i naszego prezydenta Jacka w Poznaniu, no i wszystkich Wielkopolan. Dzień zwycięskiego powstania
Wielkopolskiego to dzisiejsze, moi drodzy, święto. Teraz tak, jeżeli coś nam zostało po świętach, jeżeli czegoś nie zjedliśmy, o, przyszedł Modello nasz, co nie? Jeżeli czegoś nie zjedliśmy, a nadaje się to jeszcze wszystko do zjedzenia, to moi drodzy, oczywiście możemy skorzystać z lodówek społecznych. Lodówki społeczne znajdują się w kilku lokalizacjach na terenie miasta. No i możecie do takiej lodówki zanieść po prostu te wszystkie produkty i smakołyki, no, na które, którym już nie podołaliście przy świątecznym stole. I to jest, myślę, bardzo dobra opcja, bo po prostu z tego jedzenia mogą skorzystać osoby potrzebujące. Także, moi drodzy, nie marnujemy jedzenia, zresztą żyjemy w takim zero waste'owym mieście, staramy się o te wszystkie kwestie dbać. Bardzo Was proszę, jeżeli zostało nam jedzenie, to możemy zanieść je do lodówek społecznych. Oczywiście trzeba to odpowiednio zapakować, dobrze jest też oznaczyć datę przydatności. To bardzo Was o to, moi drodzy, proszę. Dobrze, co dalej? No właśnie. Co się dzieje na osiedlach? Co się dzieje na naszych włocławskich osiedlach? Dzisiaj powinniśmy zacząć proces taki odbiorowy, jeżeli chodzi o boisko przy Grapowa. To jest na włocławskim Jagodnie. Tam zrobiliśmy piłkochwyty, ścieżki, zrobiliśmy pierwszy etap siłowni plenerowej. No to po świętach idealnie, tak żeby można było te ewentualnie gdzieś tam dodatkowe kilogramy, które udało się zebrać, jakoś przećwiczyć. Jest wózek. Dobra, czyli Grapowa i odbiory boiska. Raz jeszcze piłko, chwyty, ścieżki, pierwszy etap, jeżeli chodzi o siłownię plenerową. Co się dzieje na Starym Mieście? Na Starym Mieście zrobiliśmy taki skwer przy samym moście uniwersyteckim, dokładnie przy ulicy Cybulskiego. Ten skwer wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładna, ciekawa przestrzeń. Dwa piękne platany, tam stanęły pod tymi platanami ławeczki. No i w ogóle fajnie to wygląda. Można zresztą z tego miejsca, kiedy już sobie usiądziemy na tą ławeczkę, można podziwiać gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobrze to wygląda, nie będzie już ten skwer rozjeżdżany, ponieważ no, ciągle znajdują się wśród nas tacy, którzy po prostu z niezrozumiałych dla mnie powodów, pomimo wielu, wielu naprawdę miejsc parkingowych w centrum miasta, po prostu muszą stanąć, bo inaczej są chorzy, muszą stanąć po prostu na terenie zielonym. Kompletnie tego nie rozumiem, ale tacy po prostu wśród nas także funkcjonują, no to zła wiadomość jest taka, że już nie będą mogli stawać na terenie zielonym. Został on w sposób odpowiedni zorganizowany, a jak ktoś ma kłopot z zaparkowaniem, to bardzo proszę przyjść do mnie, ja zawsze, że tak powiem, pomogę znaleźć miejsce parkingowe tutaj w centrum na jednym z kilkunastu parkingów, które się znajduje. Naprawdę nie ma z tym żadnego kłopotu. To oczywiście kosztuje. No to oczywiście kosztuje, ale tak jest na całym świecie. Tak jest na całym świecie, że jeżeli wjeżdżamy do centrum miasta, do ścisłego centrum miasta, to nas po prostu kosztuje. I co ciekawe, jak jedziemy gdzieś za granicę, to nie robi na nas wielkiego wrażenia, albo nas to za bardzo nie dziwi, bo po prostu się temu albo poddajemy, albo tego nie robimy. A tutaj jest inaczej, prawda? Próbujemy za wszelką cenę gdzieś stanąć w centrum miasta za darmo. No tak się po prostu, kochani, nie da. Tak się nie da. Dobrze, to był skwer przy ulicy. To był skwer przy ulicy. Co to było, coś? To był coś tam nam. Tego, nieważne. To był skwer przy ulicy Cybulskiego. Dobrze. Także zrobiliśmy fajne nasadzenia przy chodniku w ulicy Traugutta.
tam na wysokości hotelu, OWO. Dobrze. I będziemy oczywiście nasze nasadzenia w różnych częściach miasta w tym i w przyszłym roku kontynuować. Co, moi drodzy, słychać jeszcze w inwestycjach miejskich? Co słychać w inwestycjach miejskich? Już wam mówię, co słychać w inwestycjach, miejskich. A co u was słychać? Zaraz powiem, co słychać w inwestycjach miejskich, ale co u was wszystkich słychać? Mam nadzieję, że wszystko, w porządku. Może ktoś napisze, jak było na świętach. Co? Dobrze. To ja już w takim razie mówię, co słychać w inwestycjach miejskich. Most. Most nad Odrą, czyli część... No, pani Natalia pisze, że parkingi drogie, no... Ale mają być co, za darmo? No to nie ma tak, że coś jest za darmo. Parkingi są po ile? Po 5, po 6 zł, po 7 zł? Na ile przyjeżdżamy tutaj? Na 2 godziny do rynku, żeby coś załatwić, tak? No to tyle kosztuje dzisiaj piwo w rynku. I potrafimy przyjechać i wypić tutaj po 3-4 piwa, prawda? A nie stać nas na to, żeby zaparkować za 5 czy 6 czy tam 7 zł, tak? No to dziwne jest. Odrzucam po prostu taki sposób, myślenia, ale może dlatego, że zbyt dużo widziałem, że tak powiem, i w kraju, i za granicą. Tak, a my byśmy chcieli te rzeczy robić za darmo. No teraz proszę sobie wyobrazić, że wszyscy przyjeżdżają tutaj i chcą za darmo stanąć. A wystarczy troszeczkę poświątecznie popracować w wyobraźniu. Moi drodzy, dobrze. Most nad Odrą, czyli część Alei Wielkiej Wyspy, to wszystko rośnie w oczach, moi drodzy. Tam są dwa mosty. Przypominam wam, że tam są dwa mosty. Jeden most będzie nad Odrą, drugi most będzie nad Oławą, czyli połączenie Alei Armikajowej ze skrzyżowaniem ulicy Mickiewicza i Paderewskiego, czyli z Wielką Wyspą. No naprawdę bardzo ważne, naprawdę mega ważne, moi drodzy, połączenie drogowe i ono cały czas, że tak powiem, na naszych oczach rośnie. Powstaje w tej chwili taki, to się nazywa fachowo, ustrój nośny, który właśnie będzie przebiegał między innymi nad ulicą Międzyrzecką. Powstaje tam w tej chwili segment startowy i pierwsze elementy wózków, które no, pozwolą tą przeprawę wybudować. Jak jesteście w tamtej części miasta, to zachęcam was. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Naprawdę imponująco. I tu jesteśmy oczywiście we wszystkich terminach. Na całej zresztą długości Alei Wielkiej Wyspy trwają jakieś prace, bo i przy ulicy Olszewskiego, i później przy ulicy Dębowskiego, no i wreszcie jak staniemy sobie na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Mickiewicza, także zobaczymy, że to wszystko, że tak powiem, robi się. Także bardzo się z tego cieszę. Ta inwestycja będzie nas kosztowała ponad 220 milionów złotych. Do najtańszych nie należy, ale z całą pewnością jest nam szalenie potrzebna. Pani Kasia pisze, że Włocek jest grzeczny. No Włocek jest po świętach rzeczywiście anioł, nie kot. Przy ulicy Zatok Pomorskiej zeszliśmy do podziemia. Zeszliśmy do podziemia. Trwają prace przy kanalizacji deszczowej, przy kanalizacji sanitarnej. No i to jest jeden z najtrudniejszych elementów tego zadania, jeden z najbardziej kosztownych. Zresztą bardzo często właśnie przy różnych pracach drogowych Te właśnie prace ziemne, to wszystko, co się dzieje w ziemi, pod ziemią, a czego bardzo często nie widać, to trwa i najdłużej, i jest jednocześnie najdroższe, ale to trzeba zrobić, żeby móc dopiero myśleć o położeniu pięknej drogi. I tak dokładnie sprawa ma się, jeżeli chodzi o ulicę Pomorską, którą zresztą całą będziemy robić. Jak państwo wiecie, będziemy całą ulicę Pomorską robić. Na razie robimy ten fragment od mostu w stronę Dibuła, ale będziemy oczywiście robić to na całym odcinku. Słuchajcie, w Śródmieściu, tam gdzie właśnie robimy w
tej chwili ulicę Pomorską, tam bardzo często jeszcze występują takie fragmenty na przykład instalacji XIX-wiecznej. No i to wszystko przy tej okazji trzeba powymieniać. Także ekipa od kanałów, która także musi się kontaktować, czy być w kontakcie z saperami, pracuje. Bardzo często bowiem zdarza się tak, że na powiedzmy tych pracach no natrafiamy, bo kopiemy dość głęboko, natrafiamy na niewybuchy jeszcze z czasów wojny. No dobrze, no a zdarza się też bardzo często, że napotykamy różnego rodzaju wcześniej niezinwentaryzowane, nie oznaczone na mapach rury, czy też instalacje, tak? No i wówczas trzeba się tym także zająć. To czasami powoduje, że no, terminy nam się wydłużają. No dobrze, to jeżeli chodzi o ulicę Pomorską, czyli tam pracujemy. Na moment jeszcze wrócę do Alei Wielkiej Wyspy, bo tam powstają pierwsze także chodniki, o tym zapomniałem wam powiedzieć. No, znowu tutaj widzę dzisiaj aktywna jest pani Natalia, która pisze, że ulica Pomorska to tragedia i nic oczywiście nowego pani tym samym nie napisała, bo wszyscy wiemy, że to jest tragedia i takich ulic jeszcze we Wrocławiu jest dużo i dlatego właśnie ulicę Pomorską będziemy robić. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, ile jest jeszcze we Wrocławiu do zrobienia. Z całą pewnością ulica Pomorska do takiego zrobienia jest. No i właśnie dlatego zajmujemy ją się w tej chwili. No dobrze, byłem na skrzyżowaniu przyszłej Alei Wielkiej Wyspy z ulicą Krakowską. Tam możemy zaobserwować już pierwsze chodniki. Widać już po prostu, jak pójdziecie, moi drodzy, to widać ślad takiej łącznicy z krawężnikami i ściekiem właśnie tych nowych chodników. To wszystko od strony ulicy Opolskiej. No, warto po prostu przy okazji, kiedy będziemy tamtędy przyjeżdżać, zwrócić na to uwagę. To, co się także dzieje, bo cały czas dbamy o nasze placówki edukacyjne. Jest takie jedno specjalne, szczególne miejsce na wrocławskich Popolicach. To jest miejsce, które od lat prowadzi pani dr Flisiak wraz z ekipą. To jest oczywiście Centrum Neuropsychiatrii Neuromed. Pozdrawiam i panią doktor, i cały zespół. To jest nasz miejski SPZOS. W tej chwili go przebudowujemy. Trwają prace rozbiórkowe w budynku, w którym powstaną sale terapeutyczne, sale wyciszeń, sale lekcyjne, będzie nowa biblioteka, będą nowe gabinety specjalistów, nowe gabinety właśnie lekarskie. Wszystko to nas będzie kosztowało 6 milionów, ale to jest ważne, ponieważ tam trafiają dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dzieciaki, które mają bardzo różne deficyty, które wymagają także specjalnego zajęcia się, zaopiekowania. I to zresztą doskonale robi ekipa Neuromedu od lat. Jesteśmy z nich dumni, ale chcemy, żeby to wszystko działo się w takich no, warunkach na miarę XXI wieku. Ta przebudowa, to co dzisiaj tam robimy, no, pozwoli po prostu być z tego miejsca jeszcze bardziej dumnym. Także już nie mogę się doczekać efektów. Wszystko raz jeszcze będzie nas kosztowało 6 milionów. To jest na wrocławskich Popowicach na ulicy Białowieskiej. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, co ja wam jeszcze chciałem, moi drodzy, powiedzieć? Postępuje oczywiście budowa ciągu takiego pieszo-rowerowego w ulicy Mościckiego na odcinku od ulicy Mandżurskiej do ulicy Ziemniaczanej, to jest wrocławski Brochów, ma się rozumieć. No i trwa rozbudowa ulicy Awicenny w zakresie budowy przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, ścieżki rowerowej wraz z budową kanalizacji MKT. To wszystko na odcinku od ulicy Pińskiej do ulicy Trawowej. No i tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie sprawy inwestycyjne. Co ja wam jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć o tym, że to jest do rodziców.
głównie, moi drodzy, gorąco namawiamy rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w takich badaniach medycznych w ramach projektu Picture, aby skorzystać z tej okazji i po prostu sprawdzić stan zdrowia. Wrocławskie dzieci są do tego badania wybierane taką metodą losową z bazy PESEL-owej przez akurat Ministerstwo Cyfryzacji. Następnie takie zaproszenie trafia do opiekuna, czyli do rodzica. Ten projekt jest koordynowany tutaj, bo robimy to we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Ten projekt jest koordynowany przez prorektora, pana profesora Tomasza Zatoickiego. Tomku, jeżeli gdzieś tam jesteś, to cię bardzo serdecznie pozdrawiam. No i mamy zaległe bieganie, ale to jak ja już będę mógł biegać, bo ciągle po operacji jeszcze nie mogę biegać. Także pozdrawiam Tomka Zatońskiego i bardzo dziękuję za ten wspólny projekt. To badanie dotyczy dzieci w wieku 7 do 14 lat i to są badania takie absolutnie kompleksowe, tak? Bo od morfologii poprzez hemoglobinę, kreatininę, badania EKG, wiele innych badań. Wszystkie wyniki są dostępne oczywiście dla rodziców po dwóch tygodniach. Na to badanie można się także rejestrować w siedzibie Picture mieszczącej się przy pracowni przesiewowych testów aktywności biologicznej i gromadzenia materiału biologicznego przy ulicy Borowskiej. Także moi drodzy, jeżeli ktoś chce zgłosić się, to zapraszamy. Więcej szczegółów na stronie www.picture.umw.edu.pl. My finansujemy też jako miasto te badania. W latach 19-21 przeznaczyliśmy na to już ponad 500 000 zł i będziemy w latach 22-25 kontynuować. Dobrze, i mówiłem o tym, to jeżeli chodzi o nasze zdrowie, natomiast mówiłem wam o dzienniczku, tak, to jest dzienniczek dobrych uczynków i to jest projekt, który realizuje Fundacja Pomagamy Jak Możemy, czyli Krysia Wróblewska. Krysiu, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że widzisz, że pokazujemy z Wrockiem dzienniczek dobrych uczynków. Moi drodzy, o co chodzi? No, projekt ma generalnie na celu promocję życzliwości. Tak? No, takie czasy są, że trzeba promować wzajemną życzliwość. No to promujemy wzajemną życzliwość. Tutaj słuchajcie, do tego dzienniczka można wpisywać dobre uczynki. Można wpisywać różne dobre uczynki. Wpisują je najmłodsi. Rodzice albo opiekunowie potwierdzają, że taki dobry uczynek został zrobiony. No, jak ktoś zapełni, to przecież nie ma problemu, żeby wziąć kolejny. Tak? Generalnie chodzi naprawdę o promowanie takiej wzajemnej, codziennej życzliwości. Gratuluję Krysi pomysłu, gratuluję Fundacji pomysłu. Fajnie, że takie rzeczy się dzieją. No i coś jeszcze wam miałem pokazać. Miałem wam pokazać to. Tak jest, to jest, jak to nazwać, album Konika. No, tak czy owak rzecz o miejscu, które jest wyjątkowe, czyli o przylądku dobrej nadziei, tam gdzie leczymy dzieciaki. Tą książkę popełniła pani redaktor Ewelina Lis, która jest na co dzień dziennikarką Radia RAM i Radia Wrocław. Przez kilka lat także związana była z Newsweekiem. No i ta książka jest o tamtym miejscu, o ludziach, którzy tamte miejsce tworzą. Po prostu zajrzyjcie do tej książki. Bardzo ciekawe i wzruszające historie osób, które pokonały chorobę nowotworową. Wszyscy byli pacjentami kliniki onkologii dziecięcej właśnie we Wrocławiu. No właśnie, moi drodzy. I to chyba tyle, co ja wam jeszcze chciałem pokazać.
Ja to wam pokazałem. O tym mówiłem, nie? Tak wygląda plac zabaw w parku wschodnim, który zrobiliśmy. Dobra, budżet w zeszłym tygodniu na rok 2022 przyjęliśmy. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim radnym, tym, którzy byli za, tym, którzy się wstrzymali i temu, który był przeciw. Ale to jest dobry i stabilny budżet, który uwzględnia po prostu warunki, w jakich przychodzi nam funkcjonować. Bardzo dziękuję za zaufanie. To pozwoli naprawdę, naprawdę dobrze, mam nadzieję, i dalej różne sprawy w naszym mieście realizować. No słuchajcie, chyba tyle. No, nie będę już wracał do tego, co wydarzyło się przed świętami. Będę was po prostu na bieżąco informował o tym co się dzieje. Popatrzcie, Wocek dzielnie przesiedział tutaj ze mną całe spotkanie. No to co tam jeszcze słychać? Pozdrawiamy panią Iwet, no i wszystkich, którzy są z nami. Dziękuję za... Cześć Adamie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję za takie stałe towarzyszenie. Robot jest mnóstwo, dlatego my jesteśmy w tym czasie międzyświątecznym. No, będziemy was zresztą informować o tym wszystkim, co się dzieje we Wrocławiu, a dużo się po prostu dzieje. No i co? Kochani, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego, dużo życzliwości, tak aby te dzienniczki dobrych uczynków mogły nam się, słuchajcie, wypełniać. Co? Aby ich nie starczyło, aby Krysia nie mogła nadążyć z produkcją. Dobre uczynki są nam potrzebne. Myślmy o sobie ciepło i serdecznie. Trzymajcie. I pamiętajcie, jakie jest, że tak powiem, podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Niczego nie odkładamy. Robimy tu i teraz. Jak się mamy zakochać, to zakochujemy się dzisiaj. Jak mamy zrobić coś dobrego, to nie czekamy z tym 2-3 tygodnie, 3 miesiące. Robimy to dzisiaj. Jeżeli mamy komuś powiedzieć coś miłego i dobrego, to także z tym nie czekamy. Robimy to dzisiaj, tu i teraz. Jeżeli mamy się do kogoś uśmiechnąć, to uśmiechamy się dzisiaj, a nie za tydzień, za dwa, za trzy, za cztery. Nie czekamy. Złe rzeczy mogą poczekać, ale z dobrymi nie czekajmy, bo szkoda czasu. Życie jest jedno, krótkie. Czasami jest nam odbierane tak o. Dlatego z niczym nie czekamy. Ja przynajmniej z taką właśnie filozofią wchodzę w nowy rok 2022, że już z niczym nie będę czekał. Trzymajcie się w takim razie. Serdecznie pozdrawiam, dużo uśmiechu i do zobaczenia. Pa, pa. Wacek, powiedz coś na koniec. Nie powiem wam, co Wacek mówił w Wigilię, kiedy na moment zaczął przemawiać ludzkim głosem. No kilka dobrych rzeczy on powiedział po prostu. Trzymajcie się. Pa, pa.